Cześć! Jeżeli jesteś z Lubina bądź z Dolnego Śląska, to koniecznie wpadnij do Kuprum Arena już w tą sobotę. Spotkasz tam mnie i Tritsusa, będziemy mogli razem zagrać Minecraft, a ty będziesz mógł wygrać super nagrody. Koniecznie wpadnij, więcej informacji znajdziesz w opisie tego filmu, a teraz zapraszam na odcinek. Au! Budziłeś się? Co tu jest? Kto ty jesteś? Co to za whistle? Czy kim ty jesteś? Czy byłoby trzeba coś poprawić w kodzie? Czekaj, o co chodzi? Czekaj. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Obróć się. Jak się mam co ty chcesz mi zrobić? Au, okej, dobra, odwracam się. Co jest grane? Dobra, co jest z tobą nie tak? Wygląda co jest? Okay. Co ty jesteś za whistle? Co jest z włosami? Kim ty jesteś? My się znamy? Nie znam. Jakie mam na imię? Co jest grane? Słuchaj. Słuchaj? Jesteś Steve'em. Czemu? Jestem Steve'em. Nazywasz się Steve. Ja jestem Steve, a jak mam nazwisko? Mam nazwisko? Stary... Nie mam nazwiska. Stary? Nie masz nazwiska. My się znamy? A ty kim jesteś? Co jest grane? Nie? Gdzie jesteśmy? Ja cię stworzyłem. Jestem Notch. Jesteś moim papa? O, papa! Można tak powiedzieć. Czemu mój papa jest łysy i taki... Wolałbym inne określenie. Masz brodę jak motocyklista. Czy to jest twoja broda, czy to są twoje usta? Stwórca. Co to jest? Czy masz oczy jak... Jestem stwórcą. Jesteś stwórcą. I tak, masz oczy jak mors. Ten świat. Widzisz tą lampę, która tutaj się znajduje? No, to jest chyba? Świat. To jest świat? To jest cały świat? Żyć. Tak. To jest świat. Okej. Może tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale zaraz do tego świata wejdziesz i zaczniesz tam żyć. Co? Wiem, że to dla ciebie nowość, Steve. No trochę tak, bo jakby... Ale będzie wszystko okej. Okay. Będzie okej. Okay. Przedstawię ci tylko parę rzeczy, o których musisz świat? Pamiętać. Daję ci parę rzeczy, słuchaj mnie. Au, dobra, okej, ale się pytam, czy to będzie miły świat. To będzie bardzo ważne, żebyś nie zginął od razu. Dobra, okej, okay, postaram się. Świata, będziesz musiał postarać się przeżyć. Czy jak się nazywa ten świat? Jak się nazywa? Minecraft. Minecraft, okej. W sumie słaba nazwa. Mogę się nazwać jakoś inaczej, mogę się nazwać, nie wiem. Ej, CSGO. Dobra, no. Nie, sorry. Myślałeś na Roblox? Możesz jeszcze nazwą Roblox? Nie trafić do... Co? Myślałeś na nazwą Roblox? Może ten świat nazwijmy Roblox? Nie. No dobra, okej. To jest Minecraft. Uspokój się. Dobra, sorry. Nie, musisz pamiętać o paru zasadach korzystania z tego świata, bo... No, wiadomo, świat jest światem, generalnie jak nie... Dobra, po prostu powiedz czego mnie robić, bo ty jesteś szefem. Musisz znać podstawy survivalu, żeby to mnie nauczysz, tak? Pamiętaj, żeby... W sumie mogę cię nauczyć. Możesz iść ze mną i mnie nauczyć? O, cholipka! Co to jest? Co to za gość? Czemu wygląda jak ja? Co jest grane? Sorry, chłopaki, Chciałbym też wiedzieć, jaki błąd w grze? Kto to jest? Kto to jest? Co to za gość? Czemu wygląda jak ja? Tylko mam białe gały, jak jakiś... Dlaczego ukradłeś mój wygląd? Nie ukradłem mojego wyglądu, nie wiem, co jest grane, stworzył mi ten ziomek, jakiś Minecraft, jakiś świat. Kim ty jesteś? Steve, jesteś przygotowany, ja tutaj daję przycisk i zaraz zrespimy się na świecie, uwaga. Jak klikniemy to? Tak? Trzymaj się mocno! Dobra, klikasz to? Przycisku. Ja to klikam, nie słucham się tego gościa. Wow! To jest ten świat? To jest ten Minecraft? Tak. Co to jest za grafika? Co to jest? Okej. Słuchaj, mnie teraz bardzo uważnie. No. Jak możesz zauważyć, tutaj mamy świnię, nie? Jeżeli ją zabijesz... To nie, czy to jest jakaś spirala, to jest... A, to jest jej ogon! A tu jest jej mordka! Ej, ona wygląda jak ty! Trochę. Co? Trochę wygląda jak ty. Ej, chcesz wrócić z... Dobra, sorry, dobra, okej. Już, mam bić świnię? Co mam robić? Jak ją zabijesz, pozyskasz jedzenie, nie? Zabiję ją! Trzeba zabić świnię! A już tym jestem głodny. No dobra, musisz to... Ona zwijała mi. Ona jest na drzewie, co? Przed tym musisz ściąć drewno. Patrz, ja ci pokażę, jak to się robi. A nie, ja jestem stwórcą, więc ja nie zetnę drzewa. A, okay. Mam bić drewno? Tak. Ręko, tak, ale tak, czemu to mnie nie boli? Tak. To powinno mnie boleć. To brzmi jak coś, co powinno mnie boleć. Jakby co? W tym świecie nic się nie będzie boleć, poza atakiem dzikich zwierząt i mobów. Dzikich kun. A są kuny w Minecrafcie? Kun, tak. Proszę, tutaj masz crafting table, w którym możesz robić przedmioty. W którym? A co, położyć coś na nim? Nie, musisz do niego wejść. Musisz wejść. Au, okej. I teraz co? Możesz sobie zrobić patyczki i możesz zrobić miecz intuicyjnie. Okej, czekaj, bo ja zrobiłem deski jakieś. Tak, że powinieneś to wiedzieć. Okej, to ma sens, mam patyki i z tych patyków mogę zrobić kill off. Dobrze tak. To myślę? Zrób miecz, na początku zrób miecz, młody padawanie. Dobra, zrobię miecz, ale co jest grane i co mam zrobić? Mam zabić tą świnię? Tak, zabij ją. No dobra, czekaj, ale będę mi się z jej mięso, nie? Bo ja jestem głodny trochę.
Proszę. I czeka, masz co to był za ziomek, pieniędzy, który się pojawił? To jest mój brat? Nie rozmawiajmy o tym. Nie rozmawiajmy o tym w Minecraftcie. Czemu nie rozmawiajmy o tym? W Minecraftcie wystąpił błąd, który będę musiał naprawić. Okej. Okay. Ponieważ postać, którą zobaczyłeś, to mój brat. To twój brat! Czekaj. Tylko to jest twój brat, ale wygląda jak ja. Czy my jesteśmy braćmi? On słyszy. On miał dostęp do głównego kodu tej gry. I co z nim zrobił? I dopisał się tam? Widzisz, co? Pojawił się, to jest bardzo zły znak. Mówię, to usuń go, jesteś... on tam jest! Gdzie? Nie, wydawało mi się, nieważne. On nas obserwuje, mamy mało czasu, ty musisz głównie na siebie uważać, bo okay, to ty jesteś jedyną osobą, która tutaj ty nie żyjesz w świecie i nie grasz ze mną? Ja jestem kodem. Jesteś kodem, czy ty jesteś prawdziwy? Nie jestem prawdziwy. Ty jesteś stwórcą, ty jesteś stworzony, jest? Rozumiesz? Co jest grane? Na Wielkiego Nocza, co jest grane? Czy co? Mam mięsko, jak mam je zjeść? Mogę je przepalić jakoś? Co jest grane? Patrz, tu jest! Co jest? Chodź tu! Nie ma go, to jest świnia! Panie Noczu, co za mier dziwny, co jest grane? Zaczynam mieć zwidy, bardzo niedobrze, Steve'ie, niedobrze. To była świnia, pomyliło cię ze świnią. Bardzo niedobrze, zaczynam mieć zwidy, musimy zbudować bazę i się schronić. Okej, zbudować bazę. Czy jesteś twórcą tej gry, nie możesz go usunąć, nie możesz zrobić czegoś? On jest potężniejszy ode mnie ten moment. Myślę, że on tam jest. Gdzie? On tam jest, on się wkopał w dół. Nie, on się chowa. Co jest? On tu był, mogę myśleć, że on tu był. Naprawdę, on tu był. Panie Noczu. Ty też masz, Steve, ty też zacząłeś mieć zwidy, bardzo niedobrze. Nie, to nie są zwidy, naprawdę, on tam był. Musimy stąd iść. Okay. Musimy znaleźć komputer, w którym będę mógł uciec. Dobra, uciec, ale co, zostawić mnie samego? No będę musiał, żeby go zlikwidować, muszę go usunąć z kodu, rozumiesz? Okej, to czy musisz wyjść z gry do prawdziwego świata i go usunąć, tak? Na ten moment Jezus, nie mogę, ty też nie możesz. Utkwiliśmy tutaj razem. Ale ja żyję poza tą grą, czy nie? Nie. Tak. No tak? Tak i nie. Istnieje poza tą grą, czy nie? Bo nie rozumiem. Nie i tak. Ej, tak wiesz co? Nie. Nie odwracaj się, ale on... On jest ze tobą jak coś. Coś, on jest daleko? Udawajmy, że go nie widzimy, dobra? Czyli chodźmy w jego stronę, ale udawajmy, że go nie widzimy. Pogadamy z nim, okej? Okay? Czekaj, bo tak. Ja bym z nim nie rozmawiał, Steve. Jesteś bardzo odważny. Czemu? On wygląda jak ja, jest twoim bratem. Nie chcesz rozmawiać z bratem? Ale on ma nadprzyrodzone moce, które mi może nas zabić. Ciebie może zabić, dobra. Bardzo łatwy, nawet mnie. Boję się, że on mnie usunie z kodu i wtedy nie będę mógł nic zrobić. Czekaj, ale on jest zły, czy to ty jesteś zły? Kto jest zły? Przyznaj się, czemu się nie lubicie? To jest błąd, on jest zły. Ale pokłóciliście się o coś, czy coś? No tak, bo on chciał wykraść dostęp do Minecrafta, a ja mu nie pozwoliłem. Jaki dostęp do Minecrafta? Co, wy jesteście dziećmi? Ile ty masz lat? 33. 33, a ile on ma lat? 14. 14? Mega 14-letni brat typy. Chce zniszczyć ci grę i ty panikujesz i chcesz wychodzić z tej gry. Tak, muszę się go pozbyć. Najchętniej bym go zabił, ale jest moim bratem. Czekaj, mi to brzmi, jakbyś ty był zły. Czy ty jesteś zły? Powiedziałeś? Czy powiedz mi, jesteś łysy. Mówiłeś coś? Okej. Czy bo słyszę, jak ktoś kopie. Czekaj, on tu jest, wiesz, no. On chyba tu gdzieś jest. Słyszysz? Tutaj nie ma. Nie ma go tutaj, musisz kopać. Buduj. Okej, dobra. Mi się jest trochę niewolnicza praca, bo ty mi pokazywałeś, że niszczysz bloki bez żadnej jakby przeszkody. A ja mi każesz kopać rzeczy, to jest nie fair, prawda? Czy ty mnie traktujesz jak niewolnika? Dobrze cię napisałem, rozumiesz? Jezu, nie. Wszystko się zgadza. Mi się wydaje, że to Herobrine jest dobry, a ty jesteś jakimś poprawnym. Co powiedziałeś? Czy to jest silny miecz? Co powiedziałeś? Słaby miecz, to jest dobry miecz? Au, wiadro! Za co? Nie, ty jesteś poprawny, ej, halo! Uwolnij mnie, co jest zgrane? Nocz! Minęły 2 tygodnie. Zero kontaktu od Nocza. Dzięki naukom, które przekazał mi Nocz, udało mi się zbudować przepiękny dom. Niestety więcej spokoju niż 2 tygodnie nie było mi dane. Elo, paniero! O! Cześć! Nie ma, co tam? Czekaj. My nie mieliśmy gadać nie ze sobą nie chyba. Mieliśmy. Nie mieliśmy. Tylko nie, my nie, nie mieliśmy rozmawiać. Nie. Co? O czym ty mówisz? Czekaj, bo my nie mieliśmy rozmawiać. Zostaw mój domek. Budowałem ten domek 2 tygodnie i... No jakby... To? Ładny domek, nie? Ale czekaj, mieliśmy nie rozmawiać. Daj mi spokój, bo powiem Noczowi. Nie wiem jak, ale... Jak to jest domek... No co to jest? To... Co to jest? Jaki domek? To jest domek. Au!
Notch? Co się stało? Przyszedł do mnie Hero Brian z chwilą. Halo? Notch? Gdzie jesteśmy? Czemu jesteśmy na... Czemu nikogo nie ma? Gdzie jest mój domek? Gdzie jest mój domek? Mój domek? Dynie? Są dynie? Musisz uciekać! Gdzie jesteś? Gdzie uciekać? Przyszedł do mnie Hero Brian. Jest coraz bliżej pozyskania kodu głównego. Jak to kod główny? Był u mnie w domku i wyzywał, że mój domek jest brzydki. Tak, i powiedział, że jest bardzo brzydki. To jest bardzo zły znak, bardzo zły znak! Zły znak, o czym ty mówisz? Czy ty jesteś trzeźwy? Co jest grane? Czy ty jesteś zdrowy? Nie jestem trzeźwy. Masz gorączkę, na pewno. O nie, bardzo zły znak, ja nie wiem, to jest dziwny świat, ja chciałem zbudować mój domek dalej. Czy on zginął? Ej, Notch! O nie, on... Go nie ma, o mój Boże, zostałem sam. Super, jeszcze na drzewie. 2 tygodnie budowania domku. Na nic. Hej ty! Gdzie jest mój domek? Czemu mi uciekłeś? Nie uciekłem, Notch mnie teleportował czy coś. Słuchaj, Notch, to... Notch. Nie, to ty! O nie, siema, brat! Brat, więc jesteście braćmi, tak? Co jest grane? Skoro jesteście braćmi, to czemu ja wyglądam jak on? Wytłumaczcie mi to? Jak to ma sens? Ukradł kod! I chciał tutaj też grać, jestem on chciał twoim być ojcem. Tobą. Okej. Okay. Nie, no tak nie, na serio to nie. Czy jesteś 14-latkiem, który chciał grać? Jesteś jego ojcem, uspokój się. Czy ty jesteś 14-latkiem i chcesz być moim papą? No nie, no to by nie miało sensu, ale chciałem jakby dodać trochę, wiecie, pikanterii do tego jakby, no. Znaczy, bo mi się to bardzo nie podoba. Głupi, ale ty jesteś głupi. Ja jestem głupi? A ty popatrz na siebie, a wiesz co, ty jesteś łysy. O Jezu, no ale... jestem łysy, bo mam swoje lata! No jesteś łysy! Mam swoje lata! Ja może, słuchajcie, może nie będę angażować się lata, za bardzo... 33, ty 14, ale nie... Cicho, bo ci stój! Nie, ale jakby mówię, że może nie kłóćcie się... Mogę iść sobie? Nie! Bo ja nie chcę słuchać. Obróć się i skakaj! Nie będę skakać, to jest super wysoko, ja zginę! Nie, nie rób tego, nie zginę! No i to obchodzi, myślę, że mnie interesuje. Nie słuchaj go! O czym... Uspokój się, Herobrine! Masz problemy z agresją! Ja się mam uspokoić? Tak, ty się uspokój! Czemu go namawiasz, żeby popełnić samobójstwo? Jakie samobójstwo? Gra nie jest na tyle jeszcze napisana, że nie wiadomo, czy się odrodzi. Pomogę ci w tym! W czym? Nie słuchaj go, nie ufaj mu. W czym? Ty byś przeszedł do lepszych bajtów tego serwera. Ja cię przepraszam. Bajtów tego serwera? Ja mam czasami ataki paniki. Jak to masz tego ataki gościa. Paniki? Wiesz co ty masz? Ty masz łysą głowę co najwyżej. Dobra, wiecie co? Ja się naprawdę wycofuję. Ja może zejdę stąd. Jak można stąd zejść ładnie? Jest jakieś zejście do drzewa, cywilizowane, jakieś schody? Może. Jak tu weszliście? Ja cię zejdę. Bo wy latacie, to jest nie fair. Jakby też chciałbym latać. Czemu nie mogę? O! Dzięki, to ja idę sobie. Słuchajcie, trzymajcie się i... Au! Au! Prawie umarłem. To jest niebezpieczne miejsce. Żyję, ale ledwo, więc jakby... Możecie mnie śledzić, po to od was idę, bo nie chcę mieć nic wspólnego z waszą dwójką. Jesteście popaprani, jesteście najgorszym duetem. Ała! Nie, dobra, ja idę. Słuchaj, nie, dobra, przegiąłeś. W tym momencie to ty przegiąłeś. Co ty Boże, robisz? nie. Dobra, cześć, ja idę. O nie, wszystko wybucha, co jest grane? Oby mój domek nie był rozwalony, gdzie jest mój domek? On był przy wodzie, ale to nie było takie brzydkie bagno, to bagno było daleko. Palę cię, Herobrine! Ojej, oni mają po 5 lat chyba. Naprawdę, ja buduję od nowa domek, 2 tygodnie. Myślę, że zbuduję taki sam domek w tydzień, już umiem tą grę, będzie dobrze. Jakieś lilie? Super dziwne. Dobra, słuchajcie, minęły... 4 dni. W 4 dni udało mi się zbudować taki domek. Nie jest fatalnie. Nawet mam pomysł, że postawię ten crafting table i no, nie wiem do końca, jak zrobić ten piec, ale ale jest spoko. Może sobie zrobię takie dekoracje z drewna, bo pomyślałem, że w sumie będzie dobrze to wyglądało. Wahałem się nad tym jeszcze 3 dni, ale od 3 dni właśnie, nie wiem, wydaje mi się spoko. O nie, co jest grane? Tony! Znowu oni, znowu wy... Nie dasz mi rady! Spadajcie, nie chcę was widzieć! Spalę cię! Co pan z mojego bagna? Czuję się jak Shrek, wypraszam ludzi z bagna! Możecie... Nie moją wyspę, nie moją wyspę! Musicie moją wyspę dotykać, możecie... Musicie bić się... Ała! Jakbyście nie mogli bić się gdzie indziej, naprawdę! Co jest... Czy trafię do nieba? Przestańcie się bić! Czemu teleportujecie, jak na razie się bijecie? Już wolałem być duchem w szkole! Dobra, nie. Mój dom zablokował moje TNT! No i to jest pretensja do mnie? Słuchaj, nie, dobra! Zostaw go w spokoju, to koniec, gościu! Notch. Dobra, mam swoją tajną broń, której się nie spodziewasz! Uwaga! Tajną broń? Co jest grane? Czemu się... Dostajesz bana! Bana?
czemu dałeś... Herobrine! W końcu! Czy ty... usunąłeś nocza z gry? Teraz wszystko jest w moich rękach. Nie, a bardzo wiesz, nie chcę. Co to znaczy? Co to znaczy? Że nie ma go już tu. A wiesz, co to znaczy? No, no nie, co znaczy? Oznacza to mniej więcej tyle, że zostaliśmy tu tylko we dwóch. O nie, nie, ale już nie będziesz przynajmniej rozwalczyki, będziesz dobry, tak? Będziemy robić fajne rzeczy. Teraz chodź, zrobimy nowy domek. Odsunę się w moją samotnię, ale spokojnie. Okej. Okay. Kiedyś cię może odwiedzę. Ale ja nie chcę. I ja nie wiem też, czy chcesz, żebyś mnie chciał zobaczyć. A ty masz 14 lat, jesteś niezręczny. Ponieważ robisz masę dziwnych rzeczy w swoim pokoju. Powiem ci tak. Powiem ci tak. Co? Wiesz co? Dobra, wiesz co? Ja może pójdę. Słuchaj, nie, zostaw mnie. Ja ci wybuchnę. Stój. Okej. Co jest? Jaki masz problem? Tymczasem się pożegnamy. Więc... Pożegnamy? Tak. Więc póki co żegnaj, ale wrócę tu jeszcze. Masz dziurę w głowie. O Jezu, to jest bardzo dziwne. Łapka w górę.